tu Oluś i Tatuś i co? Siemanko, niezłe wdzięko, bo super zimsianko, duże egnimanko, świeranko. No tak jest, mamy, wróciliśmy z wakacji, jak widzieliście shorta Egnie, to przypominamy, wielka paka z Bestoy, dziękujemy, przyszła do nas, mamy pełno zestawów z najnowszej serii Super Things Kazum Power Battle, które jest nawiązaniem do serialu. Mamy dla Was też kod rabatowy na zniżki w sklepie www.best-ktoś.com.pl na 10% zniżki. To jest, pamiętasz kod, jak się zwie? Best10. Tak jest, Best10. Dzisiaj otworzymy ten największy chyba zestaw Enigma Tower. Będziemy mieli jeszcze pojazd Mr. Kinga, który będzie walczył z Enigmą. Mamy jeszcze 10-paki, mamy 6-paki i mamy 3 różne pojaździaki, które otworzymy w następnych odcinkach. Ale dzisiaj mniej gadania, zabieramy się za otwieranie. Daję Ci nożyce, mój młody padawanie, synu, mój kochany. To czekaj na chwileczkę, tam rzucamy, to odkładamy. I lecimy, Olek otwiera, ja przybliżę kamerkę, żeby było nas lepiej widzieć. A mogę to rozerwać jakoś? O, oczywiście, kochanie, tu jak rozerwiesz, to wyciągniemy i wy przetknij tutaj. I będziemy wtedy, przesuń się, otworzymy i to wyciągniemy z środka i potem będziemy dalej chyba wyciągać. A nie, to się chyba to wyciąga, wiem. Pokaż, czy już? Nie, to nie już. To, a tu jeszcze, przetnij. Dobra, ta wieża wydaje dźwięki, ma światła i jest mega olbrzyma, szerokość 44,5 cm, wysokość 44,5 cm, a przepraszam, szerokość 44,6, ona się rozkłada na boki, wysuwa się pojazd, wszystko zaraz Wam pokażemy. Olusiu, czy pokaż, ja już zobaczę, czy się otwiera, tutaj musisz, tu tak, tutaj gdzie widzisz blokadki, musisz przeciąć, mamy tu. I tu jeszcze, nie, to już wysuwamy. I uwaga, tu wysuwamy tą część, mam nadzieję, poczekaj, a nie, to zostaje. Chyba, że tu jeszcze możesz przeciąć, albo ja już rozerwę. Czekaj, tu, o, dobra. Myślę, że teraz to już wyjdzie. Tu mamy Enigmę, możesz odpakować w tym czasie stateczek i Enigmę specjalną, bo w ogóle w Kazum Power Battle z ultra rzadki jest Enigma, specjalne wydanie. Ja tu powalczę. A przypadkiem nie dwóch? Enigma i ktoś jeszcze? Nie, to jest chyba jedno. U matku boski, to jest olbrzymi zestaw. Mamy tu, trzeba będzie pewnie ponaklejać naklejeczki. Wieża jest mniej więcej cała, ale będziemy ją musieli domontować, mój drogi bo mistrzu, kochany synu. Jak ci idzie? Ja tu muszę porozplątywać, bo jest jak zwykle zabezpieczone. Jeszcze tutaj. Five minutes later. Mamy tak, zwierzę już wyjąłem, ale mamy do niej galantą instrukcję, bo to nie jest, jakby to mówił Kate Muchał. Mamy naklejeczki do obklejenia, zaraz to wszystko zrobimy i zaprezentujemy się, jak wszystko zmontujemy. To chwilę potrwa, więc nie będziemy Was zanudzać otwieraniem, ale zanim to przejdziemy do montowania, Olusiu, Ponczusiu, pokaż pojaździk. Oho, pojazdik jest, wsadź Enigmę. Ten pojazdik się chowa, ale to wszystko Wam pokażemy. Zjeżdża. Zabawa jak ta lala. Mamy tutaj rozwój. A tak, bo będziesz oglądał. Tu mamy niezbyt skomplikowaną tą instrukcję, ale chwilę to na pewno zajmie, żeby nie zawracać głowy. Coś się znowu zacząłeś? Co jest? Nic się nie stało. Nic się nie stało. Mamy pojazdik z Enigmą, tak się prezentuje. Oj, coś się kamerka tu przekrzywia, a ty nic nie mówisz. Ok, tak się prezentuje. Wygląda całkiem zacnie, ale dopiero wszystko naprawdę będzie wow, jak zrobimy, złożymy cały zestaw. Wracamy za chwileczkę.
Okej, okay, zestaw złożony. Zanim zaczniemy Wam pokazywać, to najpierw sprawdzimy, czy ten kod rabatowy Best Toys działa. Dobrze, Olusiu? To przesuniemy na chwilę. Chodź tutaj, zobaczymy. Poczekaj. Later. Włączamy nagranie, wchodzimy na www, już się nam podpowiada, bo często tam zaglądamy. best-toys.com.pl. Widzisz tutaj? Wchodzimy na ich stronę. Mamy tą ich stronę i teraz szukamy oczywiście dla chłopców Super Things. Mamy Super Thingsy, piraty. Karty i gry. Tak, też. Ale to na razie teraz Super Thingsy. Sobie, każdy sobie może sprawdzić, co jest, bo to nie tylko mają Super Thingsy i Super Thingsy i Piratixy, tylko różne inne rzeczy. Sprawdzimy teraz tą najnowszą serię. Gdzie tu jest? Czy to będzie w zestawach? Kazum Power Battle. Zobaczymy, czy w tym. Tu mamy saszetki 50. O! Mamy Enigmę. Wiesz, ile kosztuje? 289,99. Czyli 90 zł. 280. 290. No. Czyli no, nie jest tak dużo w sumie. Mhm. Bo ty myślałeś, że to kosztuje więcej. Damy do koszyka. Damy do koszyka i zobaczymy, czy nam mamy jedną ilość. Przesyłka Impost. I tu zaznaczamy, patrz, mamy kupon rabatowy. A jest zobacz, to teraz nam. Teraz są inne rzeczy, to wszystko. Czemu jest więcej do zapłacenia? No bo jest koszt dostawy, nam doliczyło. Ale bierzemy, mamy kupon i wpisujemy. Najlepiej z dużej, tak jak Wam tu pokazujemy. Best 10 użyj. I uwaga, i mamy już do zapłaty tylko 274,98, czyli prawie 30 zł zniżki na dzień dobry dzięki Best Toys, znaczy kodu rabatowego od Best Toys. Dziękujemy Ci Best Toys, mam nadzieję, że będziecie korzystać, jak nie wy, to przekazujcie innym. Dobra, mniej gadania, to już pokazaliśmy, możemy przechodzić do prezentowania tej magicznej wieży, która chyba jest jednym największym zestawem, chociaż Tower do treningów, pamiętasz, z kazunkidami też była ja galanta. Tym latałem właśnie. Tym latałeś. Okej, okay, pierwsze co? To poczekaj od początku. No ja to, pierwsze co? Nie, nie. Ja to. Pamiętaj, to, żebyś nie zawadził, weź rączkę, żebyś tu nie zawadził. Uwaga i żeby ci nie uderzyło. Uwaga, pierwszą rzecz, to przypominam, wydaje dźwięki. Na chwilę zgaśniemy tu światełko, może będzie lepiej widać, chociaż nie jest noc, albo nie, lepiej nie. Dobra, włączaj, Olusiu, pierwsze pokazy. To uwaga, 3, 2, 1, odpalamy mocno, odpalamy nosze. Zasilanie całej wieży nastąpiło. Co tu mamy? Olek, pokazuj. Teraz mnie dźwiękowe, tu mamy, no dobra, tylko tam do widzów musisz. Teraz następny mamy takiego. Nie, nie, to nie, to na końcu, to na końcu jak będziemy. Tu mamy wyrzut, nie? Widzicie? Poczekaj, postawię tego ludzika. Nie, tu jest taki śmiałek, nazywa się Michał. Michał jest szkolskiem narciarskim, zobaczymy jak poleci. I uwaga. Uwaga. Zobaczymy jak poleci. Wow, spadła amunicja. Poleciał jak Adam Małysz za czasu swojej formy. Za czasu swojej formy. Teraz, Olusiu, możesz strzelić z wyrzutni. Poleciało. Mamy wyrzutnie. Mamy jeszcze tak zwane więzienie z wszystkich złych, które Enigma złapie, melduje tutaj. Lub można to wykorzystać jako poczekalnię albo skrytkę na jakieś skarby. Co my mamy tutaj jeszcze, Olusiu? To najfajniejsze. Jeżeli Enigma jest już gotowy do złapania czego? Złoczyńców. A poczekaj, bo najważniejszej rzeczy nie powiedzieliśmy. Cześć, cześć, tu Michałek. Ej, ej, grube szynki. Okej, okay, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, please, bo zapominamy zawsze o tym. Znowu zapomnieliśmy prawie koniec odcinka, może połowa, a my dopiero teraz o tym mówimy. Mniejsza z tym. Teraz zobaczcie szaderskie. Tutaj jest schowany, zaraz zobaczycie co. Olek odpala wskazówką. Słuchajcie. Jest statek, który się ładuje, przygotowuje do startu. Ale on już odleciał dawno, tata. Tata, on już odleciał dawno. I jest tu Enigma. Tata, patrz, czekaj. No, czekaj, dobrze, jeszcze. I on teraz odleciał.
Ale... masz rację, stawiasz kolację, dałem ciała i zobaczy. Ej, chodź, zrobimy scenkę napadu. Poczekaj. Zrobimy tylko... scenkę napadu. Napadu, ale to tylko jedną rzecz. Dobra, patrzcie, co jeszcze tutaj jest fajnego, jak jesteście uważni. Tu jest energia Kazum, którą stworzył Enigma? Chyba tak. I zobaczcie, jak odpala się samolot, znaczy statek do startu, to ona przechodzi, gdzie wsuwa się tutaj do pojazdu. I on leci. I teraz scenka. Słuchamy, Olusiu, twojej scenki. Ale ty nie mówisz, tylko ty trzymasz. Albo trzymam. Nie, ja trzymam. Dobra, ale Olek, ty popowiem. Tu będziesz takim narrator. Dobrze. Tutaj spotkanie Enigmy z, nie wiem, co to jest, jakiś srebrny, ale dobry. Czyli to jest jego, a nie, to jest zły, to jest zła ostrzałka. Dobrze. Cześć Enigmo, wreszcie się spotkaliśmy. No wreszcie. Tylko tak można złapać, to ja nawet nie zwróciłem uwagi. Mamy pierwszego złoczyńcę, który... Ucieka! Okej, dźwięki też wydaje, jak schowamy, czyli on wyłącza energię, żeby się nie marnowało. To jest ważne, w tym zestawie... A on nie ma kół. On nie ma kół, no bo to jest latający. W tym zestawie, jak kupicie, musicie pamiętać, że nie ma baterii w zestawie. I baterie trzeba... sobie dokupić trzy malutkie paluszki, czyli AAA i tutaj włożyć. Tak to się prezentuje. A ja to ręcznie zrobię, tu można włączyć wieżę i tak samo wyłączyć ją. Co tutaj jeszcze? Tu mamy złotego, co otwieraliśmy, gdzie na plaży, gdzie słońce praży. Już teraz nie praży. Olusiu, moim zdaniem bardzo fajna, oczywiście te zestawy są już troszkę dla mniejszych dzieciaków niż Olek, prawda? Tak, bo Olek już ma 10 lat, on się już bawi z lepszymi rzeczami, ale tak naprawdę już się rzadko bawi, bo gra w pi... Myślałam, że w ping-pong. W ping-pong grał teraz, jak byliśmy na wakacjach, ale czasem mu się zdarzy tak z nudów chwilę powspominać, jak to się bawiło i używało i czasem się tam chwilę zabawi, ale to już nie jest jego pasją, ale uwielbiamy co robić? Otwierać super film. Bo robimy to dla kogo? Dla was, widzów. I dziękujemy Best Toys, pamiętajcie www.best-toys.com.pl i tam macie kod rabatowy na 10% zniżki. Czyli jaki to jest kod? Best 10. Tak jest. Wbijajcie do sklepu, mam nadzieję, że wam się podobało, my teraz idziemy się chwilę zabawić, tu powiedziałem, że się nie Olek nie bawi, ale tak z tatą się pobawi, to lecimy do zabawy, trzymajcie się, pa, hej, pa, na raz!